każdej przestrzeni, którą chcemy uprawiać ekologicznie, jest jakaś forma pozyskiwania wody. Oczywiście chcemy się usamodzielniać, chcemy być lokalni, dlatego staramy się minimalizować użycie wody pochodzącej z sieci wodociągowych. Najprostszym sposobem jest magazynowanie wody deszczowej. U nas na przykład to jest jeden z kilku systemów łapania tej wody, ponieważ jest on zdecentralizowany. Beczki znajdują się w różnych częściach ogrodu, żebyśmy po prostu wygodnie mieli, nie musieli chodzić wszędzie. Te beczki mają bodajże po 200 litrów, zostały zakupione na OLX-ie, second hand, używana beczka po spożywce, po jakieś kiszące bodajże. Nie warto przepłacać w dużych sklepach, jeżeli komuś nie zależy na jakiejś szczególnie wystawnej ozdobności tych beczek, powiedzmy. No i tutaj mamy bardzo duży dach od sąsiada, jest to powiedzmy około 30 metrów kwadratowych, które trafiają na tę stronę do beczek. My sobie zaserwowaliśmy prosty filtr kilkuetapowy. Mamy w rynnie siateczkę, a pod rynną po pierwsze mamy kratkę ściekową, której nadmiar niepotrzebnych zanieczyszczeń, które trafiają z dachu potencjalnie do beczek, zatrzymuje się. Mamy tutaj również specjalnie skonstruowaną rurę z zaworem na samym dole. W tej rurze znajduje się pływak i kiedy brudna woda spływa do tej rury, pływak się podnosi, w tym miejscu zamyka dopływ rury, tu pozostaje pierwsza spłukana woda niosąca wszystkie zanieczyszczenia w postaci odchodów ptaków, pyłków i tak dalej. I oczyszczona woda trafia dalej już do beczek. Z jednej beczki przelewa się do drugiej w momencie, gdy są pełne. Należy zadbać oczywiście o przelew z tych beczek w momencie, kiedy one są pełne. Jest to forma wody na żądanie. Za każdym razem mogę sobie umyć ręce, czystą wodę dać kurom, podlewać, co się dzieje w okolicy. Nie ma najmniejszego problemu, żeby stworzyć jakiś wilgotny mikroklimat w okolicy tych beczek, na przykład skierować do niego przelew. My połączyliśmy nasz system łapania deszczówki tutaj z ogrodem warzywnym, z ogrodem ziołowym oraz z hotelem dla owadów. Także kilka funkcji w jednym małym systemie po prostu.